No to muszę wrócić jeszcze tylko na moment do naszej ostatniej rozmowy i przy okazji do walki Mameda z Adamkiem, bo ty wtedy powiedziałeś mi, że Mamed ze starym Adamkiem nie ma szans. No i jak to wyglądało? Przede wszystkim chyba wyglądało, że tego starego Adamka już nie ma? Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Ciężko. Nie wiem, bo później coś tam Tomek, nie wiem, się cieszył, że wygrał. No ja bym się z takiej wygranej nie cieszył, prawda? Bo to jednak Mamed sam przegrał przez kontuzję tak naprawdę. Walkę prowadził Mamed. Także jedno, co bym na Tomka miejscu robił, jak najszybciej rewanż. Nie brałbym innych walk, tylko bym się starał tutaj skupić na rewanżu, żeby gdzieś to zmyć tą plamę taką. No ale to już ich sprawa jest. Ale zobacz, wiele osób przed tą walką mówiło, że to, że ona będzie w klatce, że Tomek nie będzie miał tego ringu, narożnika i tak dalej, że to może być kluczowe. Tomek gdzieś tam to bagatelizował, ale chyba jednak to miało znaczenie. Jak ty na to patrzysz? No miało znaczenie, bo jednak w narożniku jest łatwiej zamknąć za przeciwnika, tak? A tutaj nie masz narożnika. Także Mamed mógł łatwo wychodzić, co widzieliśmy, łatwo wychodził spod klatki i zakręcał i dalej sobie boksował na wstecznym. Dlatego tutaj gdzieś też zrobił błąd, bo jakby ruszał od pierwszej rundy, bo widzieliśmy, że Tomek był bardzo zardzewiały. Leciał do przodu, nogi zostawały z tyłu, więc prosiło się tylko o jakąś mocną kontrę. Mamed tego nie wykorzystywał w pierwszej rundzie. To była najbardziej runda taka, żeby Mamed wygrał to przed czasem. Tomasz Adamek kontra Bandura na Fame 20, na Fame 21, na Fame 21, dobrze mówię? Tak, 18 maja, tak, Fame 21, nasz realizator zawsze czujny. To ma sens z twojego punktu widzenia? Jak ty na to patrzysz? Czy ma sens? No to już wszystko zależy od Adamka, tak, na co patrzy. A wiadomo, Tomek patrzy na dudki. Dudki się zgadzają, to ma sens dla niego, tak? Ja, jeśli chodzi o mnie, to ja bym mówię. Pierwsze, co bym brał rewanż z Mamedem, żeby tam zmazać tą plamę. No, walka oczywiście szła już później. Dużo razy trafił na dół Mameda, gdzieś tam już ustawiał. Ale Mamed przegrał przez kontuzję, taka jest prawda, tak? Także na kartach punktowych też Mamed tam chyba prowadził, czy remis był jakoś, ja nie pamiętam. Remis, bo tam. Wiesz co, Mamed miał odjęty punkt za to sprowadzenie. Tak, w drugiej rundzie, co obalił Tomka, tak, to remis był. Także taki niedosyt jest. Remis tutaj przegrana przez kontuzję, także ja bym wolał zmazać tą plamę, iść w rewanżu, a później zawalczyć tam. A, czyli Krzysztof Głowacki proponuje Mamed Khalidow kontra Tomek Adamek 2. Słuchaj, to mogłoby być ciekawe. No fajnie, na pewno by się sprzedała ta walka, tym bardziej jak przebiegała, wszyscy widzieli, także myślę, że by się sprzedała. To jest też ciekawa sprawa, bo jeżeli chodzi o tę walkę Bandury z Tomkiem Adamkiem na fejmie, te pierwsze informacje... A teraz informacje... na przykład dodać kopnięcia. No ale no, tylko. To wiesz... Tylko, no, że Tomek nie poszedłby to... nie poszedłby Tomek. A propos tego, na co Tomek by poszedł, a na co by nie poszedł. Do tego chciałem nawiązać, bo pierwsze informacje, które do mnie docierały z bardzo dobrych źródeł, z samej organizacji były takie, że Tomek Adamek z Bandurą zawalczy w małych rękawicach. I byłem zdziwiony, bo byłem przekonany, tak? Że Tomek w tym świecie nigdy się na to nie zgodzi, ale rzeczywiście podobno tak było. Ostatecznie potem gdzieś mieliśmy zmianę. Wiemy, że to w końcu będą duże rękawice. Duże tak, są, duże rękawice. Ta. Natomiast z tego też, jak patrzyłem teraz na twoją reakcję, też byłbyś zaskoczony, gdyby Tomek zawalczył w małych. Tak, byłbym zaskoczony, ponieważ no, Tomek dużo ciosów zawsze bił. Ale nie był jakoś precyzyjnie, że jednym ciosem nokautował. On zawsze seriami rozbijał, ustawiał przeciwnika, rozbijał i wtedy wykańczał. A jednak jedno taki pojedynczy cios to jednak chyba najsilniejszy miał diabeł. Bo dla Wodarczyka to idealne takie małe rękawice, a dla Tomka bardziej większe rękawice, także bezpieczniejsze. Chciałem ciebie jeszcze zapytać o takiego pana, który tam jest u góry, żelaznego Majka. Lejku. Majka Tysona. O mojego idola. Wiem, mam to samo, słuchaj, jest Mike, jest potem długo, długo nikt i tak dalej, i tak dalej. Mike Tyson, 58 lat. Kontra Jake Paul. Wiemy, że to jest walka pokazowa, ale pokazowa. Na zasadach bokserskich. A jak to, 16 rękawice, czy jakie? Nie wiem tego. Tak? 16? Chyba tak. Tu się ustalone? Chyba tak i 2 minuty runda. Ale no... Kurde, już dawnego Tysona nie ma i nie będzie. Te filmiki, co tam są, to wiadomo, filmik to można stworzyć. A to jest stworzyć. Ściema, wiesz. Tak, no. Pamiętam, jak wyglądały ostatnie walki Majka wiele lat temu. Wiele lat temu, to jest raz. Jak wyglądał na walce z Royem? Z Royem kiedy było? 3 lata temu?
ta walka? Trzy, cztery lata temu. Mhm. To już też był jak kiepsko było widać, także to już nie ten Mike. Nie wiem, nie chciałbym, żeby przegrał tutaj gdzieś, bo to oczywiście na punkty tam nie będzie, bo nie ma sędziów, tak? Nie ma ten, żeby tam punktowali, ale nie chciałbym, żeby gdzieś tam został wywrócony. Nie chciałbym, bo to jest mój idol. Tyson zawsze będzie w mojej pamięci, ten młody Tyson i takiego chcę go zapamiętać. My kiedyś o tym chyba rozmawialiśmy, tutaj zresztą w studiu Fansportu. Ty czytałeś tę biografię Mike'a Tysona, no, prawda, nie? Tak, dokładnie. Ja się łapałem za głowę, już nawet nie chodzi o to, co działo się w ringu, ale poza ringiem. 400 baniek zarobił gdzieś na ringu? Był niesamowity gościu, no tyle zarobić i wszystko gdzieś zaprzepaścić, to jest... To trzeba mieć charakter. Jego przygody z kobietami w tej książce, to... Nie, no jest niemożliwy, dlatego... Dlatego ja wolę pamiętać tamtego Tysona. No tutaj co, no nie ma co się oszukiwać. No wychodzi do młodego łebka, który naprawdę wywraca zawodników, który jest naprawdę dobry. Bo to jest chłopak naprawdę dobry, trenuje, zapierdziela i wie, że taka wygrana z Tysonem, jak go znokautuje, to mu jeszcze więcej da na świecie, kurde. Także zaraz dostanie jakąś fajną propozycję walki z kimkolwiek. Także na pewno weźmie to na poważnie. A Mike... No co Mike, on ma 58 lat. Ostatnią walkę to z McBride'em taką na poważnie stoczył, tak? McBride ostatnio chyba był, także i to już był cień Tysona. Otóż to. To był cień Tysona wtedy. A kiedy to była już, kurde, to nawet już nie pamiętam. Chodzi, 2000 chyba drugi. Tak, to jakoś, 20 lat już mija. Także o czym my mówimy, także tu nie ma co patrzeć na te filmiki, że tam Mike szybko na tarcie bije coś tam, bo filmik można przyspieszyć, filmik można tak skonstruować, że to przez 5 sekund fajnie to wygląda, ale jak to będzie wyglądało przez 2 minuty, bo tam chyba 3 rundy po 2 minuty, także wiecie co, fajnie, raz byłem na takiej gali i te co... Normalnie nie zawodnicy, tylko... Białe kołnierzyki. Tak. I gość już szedł taki wycieńczony. W pierwszej rundzie przegrał. Po 2 minutach, nie? Padł i tak siedzi na schodach. Akurat ja miałem stolik przy jego narożniku. I o mój, niech mi żona powie, że 2 minuty to krótko. Tak to zapamiętałem. Mówię, no nie, to muszę przejść. Powtarzam, ja pierdziel, że 2 minuty to krótko. Jak on biedny nie miał. No nie wiem, no ile oni tam mają czasu? Z miesiąc, tak? Czy 2 miesiące? To zależy. Powiem tobie, że teraz na przykład gala będzie w Toruniu też taka, wiesz? No? 24 maja, z tego co wiem. A to od kiedy już wiedzą? I oni tak naprawdę mają takie 2 miesiące przygotowań. No, 2 miesiące. No to on 2 miesiące turnował, no i 2 rundy nie mógł wytrzymać, tak? Gdzieś tam 2 minuty, także 2 minuty nie wytrzymał. Także no.